ciężko coś takiego powiedzieć po takim meczu, oprócz tego, że bardzo się cieszymy i uważam, że tak się buduje zwycięskie zespoły. Pokazaliśmy charakter, że walczymy do samego końca. To jest to, czego może nam brakowało w poprzednim sezonie. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Pierwsza połowa również była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Niestety po straconej bramce mieliśmy taką troszkę mocniejszą rozmowę w szatni. Wyszliśmy na drugą połowę z dążeniem do wyrównania jak najszybszego. Niestety rekord strzelił drugą bramkę i to, co powiedziałem na początku, jestem dumny z tego zespołu, z tych chłopaków, że walczyli do samego końca i że potrafili odmienić losy tego spotkania, przegrywając 2-0, wyciągnąć chyba bodajże w 15 minut na 3-2. Wielki szacun dla nich. Również chciałem bardzo podziękować w swoim imieniu, jak i wszystkich zawodników, naszym kibicom, którzy przyjechali tutaj za nami, dopingowali nas od samego początku do samego końca i to zwycięstwo dedykujemy tym ludziom, którzy tutaj za nami przyjechali. Dziękuję. Jestem niezmiernie smutny z tego, co się stało. Mieliśmy plan na ten mecz, świetnie zareagowaliśmy, posiadaliśmy piłkę, zmienialiśmy stronę, atakowaliśmy pole karne przeciwnika, byliśmy bardzo mocno zdeterminowani na to, żeby ten mecz wygrać. Świderski strzela bramkę na koniec pierwszej połowy, wszystko się układa idealnie. Ciuczka ma sam na sam, w pierwszej fazie nie wykorzystuje, w drugiej poprawia, strzela bramkę na 2-0. Później do głosu dochodzi Resovia. Nie będę po raz kolejny mówił o Frycowym, aczkolwiek już padło to słowo i o nim mówię. Mam ogromny żal do siebie za to, że nie mogę oczekiwać wytrzymania ciśnienia mojego zespołu, skoro przykład idzie z góry i ten przykład jest zły. Na Polonii Bytom opuściłem swój zespół w 30 minucie i zespół dobrze nie zareagował na to. Dlatego przegraliśmy tak sromotnie ten mecz. Uważam, że też niezasłużenie. Dzisiaj jesteśmy w swoim domu. Mnóstwo kibiców, którym też również dziękuję za to, że się pojawili. Ogromnie dziękuję sztabowi, który pod moją obecność na trybunach, świetnie sobie radził, świetnie zarządzał, świetnie prowadził ten zespół. Taki sztab chciałbym widzieć w dalszych meczach. Ale w konsekwencji zespół idzie w ślady trenera z Bytomia i nie wytrzymuje końcówki. Jeśli przykład dobry nie będzie z góry i my ze sztabem nie będziemy pewnych decyzji wytrzymywać, obrażać w pewien sposób sędziów, którzy po analizie są Bogu ducha winni, to nie mogę oczekiwać od swojego zespołu, żeby on również wytrzymywał końcówki. To bardzo dotkliwa porażka. Bo gdybyśmy przegrali 3-0, myślę, że byłoby nam się łatwiej z tą porażką pogodzić, ale niekiedy prowadzimy 2-0 i później dzieją się trochę cuda, oczywiście przy dużej determinacji doświadczonego przeciwnika, jakim jest Resovia Rzeszów. Po raz kolejny chcę obiecać, że wyciągnę wnioski. Ja jako trener, ja jako ta osoba, która powinna dawać przykład zespołowi. Jeśli ja będę wytrzymywał końcówki, to wtedy mogę oczekiwać tego, żeby oczekiwać tego od zespołu i wtedy mogę stać przed nimi jako ten trener, który ich prowadzi, jako ten szef, który może im delegować zadania. Także to nie wasza porażka, panowie, teraz będziecie to oglądać. To nie wasza porażka, przede wszystkim to jest druga moja porażka. Zrobię wszystko, żebyście zaczęli wygrywać.